Fajna muzyka tu nawet leci, muszę przyznać. Niektóre traczki strasznie mi Spyro 1 przypominają. I dojechaliśmy, super. Fajnie. Go judge Spyro, with your help we made it to stop that thing right in his tracks. He won't be bothering anyone anymore. I got the dragon fire from him too. Here you be. Czemu jemu się tak łeb dziwnie przykrzywił, Spyro? Claptail. Okej. What a practice riding down the honey slide again! Funny, that slide's not very sticky. This honey must be of a uniquely unsticky variety. Nie, nie chcę, bo i tak nic nie dostanę. I tak nie dostanę żadnej ważki za to, więc po co mam jeszcze raz jeździć? Bez sensu. Brakuje nam już tylko 3 ważek. Może tu jakaś po drodze będzie? Kto wie? Kto wie, ten wie, a kto nie wie, ten nie wie. O, widzicie, patrzcie, jaka prosta i przyjemna gadka. No więc teraz już nam też niedużo klejnotów brakuje, bo mamy 714 już na koncie. A mamy mieć ich 800 plus 3 ważki. Z czego na pewno jedna z nich będzie tu gdzieś. Na bank. Znaczy, tu gdzieś. Nie, tu nie. Nie o to mi chodziło. No nie. Dwa życia w jednym miejscu stracić. No. Czemu tego od razu nie zrobiłem? To jest bardzo dobre pytanie, na które bardzo chciałbym poznać kiedyś odpowiedź. Może będzie mi to dane. A, myślałem, że to jest taka taki, wiecie, no, taki. No, kurde, no nie wiecie, o co mi chodzi. No jak wy, nie wiecie, o co mi chodzi. Taka miodowa lawa. No wiecie, kurde, płynny miód, o. Dobra, czego ty chcesz? We got ourselves a problem here. Now these here riptops have set up shop in our trees. They're using them bees to launch attacks on us. If you could wipe them all out, I'd be much obliged. When you're done, go see my second cousin, Warren Bart. Cool. Now it's time to go kick some riptop butt. Well, them beehives are pretty tough. So you're gonna need to swallow those rocks and spit them out like watermelon seeds. Puh, puh, puh. No ale co tutaj trzeba zrobić?
A, na takiej zasadzie musimy te wszystkie ule zrzucić. Dobra, teraz ostatni ul został. Yeah. Dobra, zrobione, mamy to. Ostatni ul poszedł sobie. Wracamy do tego. Dawaj, pogadamy. I don't believe it. You did it! It was no sweat. Yeah, but I didn't think you could really do it. Now I owe Jimmy Bob $5. And you owe us one dragonfly. I sure enough do. Here you go. Oh, to ta Lily z Tekena. No to już dwa Dragonfly'e zostały. Teraz jeden. Gori. Gori, 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 Gregory. O, skrzynka jest, widzicie? To jaki znak. No to poziom na 100% jest zrobiony za pierwszym razem, bez żadnego cofania bezsensownego. Dobrze. Team. No i to się nazywa, kurde, zrobić rasa porządnie. Mamy 100% już w całej gierce. A więc nie pozostaje nam nic innego, jak teraz tylko wyjść, zapisać i
Idziemy klepać się z tym kurde śmieciem Ripto. Najwyższy czas. Oj, szybko całkiem poszło. 42 minuty na liczniku. Nie mogę się doczekać już tego, kurde. Powiem wam szczerze, naprawdę psychicznie jestem zmęczony już tym Spyro Enter the Dragonfly. Dlatego się cieszę, że to już będę miał za sobą. Naprawdę. Swoją drogą, nie pytałem się was, jak tam wasze wspomnienia z poziomem Honey Marsh. Więc jeśli jakieś tam macie, no to zapraszam do dyskusji. Od razu mówię. Ponieważ tak naprawdę o tym nie mówiłem, ponieważ no wyleciało mi to z głowy. Za dużo w ogóle słowa ponieważ w jednym zdaniu. No ale chyba na live, jak robiłem w 2018, to sobie chyba jakoś źle nie radziłem, tak mi się wydaje. Zobaczmy może, czy ktoś chce z nami pogadać, w ogóle jakaś taka ostatnia przemowa przed wielkim finałem. Nie, nikt, wszyscy mają nas w dupie. Niedobrze. Niedobrze, wszyscy mają nas w dupie. Ta was też mam w dupie i idę sobie stąd. Idę sobie stąd i czas na wielki finał, proszę państwa. Lecimy do Ripto. Dokładnie tak. Trochę to jest takie nawiązanie animacji do tego, jak leciliśmy do Golpa czy do Krusza w Spyro 2. Takie delikatne nawiązanie widzę. Lub inspiracje. Jakkolwiek to brzmi. You're back again? How is this possible? I will take care of you permanently! Wait a minute, I said that last time. I wouldn't want to sound like a video game cliche. Let me try that again. This time, I will take care of you once and for all! Focus! Focus! Ripto tutaj próbował, jak to się mówi, rozbić czwartą ścianę, tam mówiąc, że to jest, jak to się mówi, video game? Ale co tutaj trzeba było robić? What? Co tutaj się robiło, bo nie pamiętam. Dobra, jedziemy z tym skurwysynem. Zaraz się dojadę, kurwo jedna babilońska. Dawaj, pajak ci tutaj niszczę tarczę. I co teraz? I co, będziesz tak cwaniakował? Zaraz zobaczymy, zobacz jak ci się te twoje kuleczki zmniejszają. Ja się tak łatwo nie poddam, to nie będzie powtórka z 2018 roku. Dobra. O! Pa, jak cię teraz dojadę, śmieciu. Widzisz? I na chuj kozaczysz. Hokus pokus i wypierdalaj, śmieciu. No i na chuj się powtarzasz.
No ale co on odpierdala? Czemu on mnie poza mapę wyjebał? Znaczy poza planszę. Tak, cię dojadę, kurde, z lodu. Paruwo. No jaki to jest... No, już spierdalaj ty. Jaki to jest przypierdol. Bez kitu. Się nie może pogodzić z tym, że jest cieniasem. Cienki bolek jesteś, kurwa. Pokus! Pokus! A może go trzeba właśnie ten z ognia pocisnąć? Bo każdą mocą po kolei. No kurwo! Dobrze, że tutaj jest checkpoint, bo gdyby tu nie było checkpointa, to oj... Źle by było z nim, naprawdę źle by było z nim. Co tu trzeba było zrobić? Co jest? A, dobra, jak on to swoje berło do czyszczenia kibla będzie naładowywał, to wtedy trzeba prądem pierdolnąć. Już rozumiem. Podoba mi się to, że ja 5 razy naraz obrywam, nie? Że ja nie mogę nic zrobić, bo on, kurde, odpierdala jakiś. O. Za wcześnie skoczyłem. Zaraz, kurde, Sparks będzie zielony, ponieważ gra mnie zablokuje w miejscu. Bo czemu by nie?
Bo gra jest tak bardzo uczciwa, że wcale. Nowa, jeszcze raz, jeszcze raz. Ja pierdolę. Dobra, kurde, 3 razy oberwał. Ile jeszcze? No ty kurwo. Wypierdalaj, kurde. Hokus pokus i wypierdalaj już za drzwi. Dobrze. Pociśnięty zostałeś, frajerze jeden. Not again! My plans were so perfect. Twice I put my faith in this staff, and twice it has failed me! Dragons! Dragonflies! I can't win! I can't win! Well, that's what you get for playing with your little sticks. Silly Ripto, don't you know magic and dinosaurs don't mix? You haven't heard the last of me, you little demon! I'll be back, and you'll be sorry. Every last one of you will be sorry! Yeah, I bet. Well, as normal as fairy tales go anyway, pal. I'll tell you what though, guys. We weren't just gonna stand by and let Ripto ruin this day for the baby dragons. Right, Sparks. Or the dragonflies. Well, everything is finally back to normal. Isn't it, Spyro?
No i cóż, moi drodzy, wszyscy sobie żyli długo i szczęśliwie. Rip to spierdolił nawet nie wiadomo gdzie. A przyjęcie nadal było kontynuowane. Equinox Entertainment jest odpowiedzialne za Spyro Enter the Dragonfly. Mam nadzieję, że zapierdalacie na galerze, brzydko mówiąc. Ale co ja mogę tutaj powiedzieć o tej gierce? Powiem wam szczerze tak, no. Tak jak mogliście zobaczyć po moim komentarzu. Były momenty, gdzie się dobrze bawiłem, ale było więcej momentów, gdzie po prostu ta gra doprowadzała mnie do szewskiej pasji. No generalnie, co tu mogę powiedzieć? Soundtrackowo ona bardzo fajnie stoi. Graficznie też, widać, to jest progres między, kurde, erą PlayStation 1 a erą PlayStation 2. Natomiast reszta rzeczy jak no klatka, czasami fabuła, przeciwnicy, no masakra innymi słowy, no co ja tu mogę dużo powiedzieć, masakra. Cieszę się, że już mam to za sobą. Śmieć okazał się śmieciem, czyli w tym wypadku Ripto. Tak jak miałem z nim problemy 4 lata temu, tak nic się nie zmieniło 4 lata później. Tak więc, co tu mogę dużo mówić. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy, informatywny prowadziłem tę serię. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie oficjalnie już tak końcowo o Spyro Enter the Dragonfly. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Uzasadnijcie też dlaczego w sekcji komentarzy. No i zapraszam na moje socjale, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie je mieli, a na grupie na Facebooku oraz na Discord informuję was o odcinkach, live'ach, co tam się ciekawego u mnie dzieje, jak tam moje samopoczucie, co ja tam planuję i tak dalej, i tak dalej. Nagrywam to 28 listopada o godzinie 13:20 i nagrałem już wszystkie gry, które chciałem z tej swojej listy. Mogę oficjalnie powiedzieć, że jesień z pomidorem od września do końca listopada mogę uznać za zamkniętą. Teraz już tylko tam parę gierek do końca roku i możemy zamykać rok 2022. Na razie. Życzę wam miłego dnia, wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się.